Oda do mego wstydliwego księgozbioru. O książki moje, tomy tłuste, mrowiska pracowitych czcionek, gdy wzrokiem grzbiety wasze musne już czuję, jak rozkosznie tonę. Jest w was pokusa, pusta rozkosz, narzędzie mordu, czas ofiarą, i tarzać można się w was bosko, pławiąc się w zbrodni, gardząc karą. A przecież potraficie gryźć i sen usunąć z ciężkich powiek. Lecz bez was, jak przez życie iść, mówiąc o sobie jeszcze człowiek? Choć mnóstwo czarno-białych bzdur widzi w was sposób na przetrwanie, jesteście jak ogromny chór, gdzie każdy własne miewa zdanie. Zatem bezwzględnie można mieć do współbrzmień waszych zastrzeżenia, lecz w demokracji każdy śmieć musi mieć coś do powiedzenia. Zbieracie, mówią żony, kurz, ba, wtedy, kiedy nikt nie czyta. Mieć w domu wasz jadłospis dusz i móc nie najeść się do syta? Przy was, jako ostrzyżony Samson, choć ślepy, nie dam się poniżyć. Kto umie czytać piękne kłamstwo, do prawdy się, być może, zbliży. Więc proszę jeszcze, więcej, tłuściej, treściwiej, w lęku i w inwencji, bym sączył, co czyjś talent chluśnie, smakując wrzątek i esencję. Osowa, 28 maja, rok 2003.